Siema, z tej strony Sneakermeister i to jest kanał o butach, a dzisiaj mam dla Was odcinek o alternatywach do drogich butów. Będzie to pierwszy odcinek z całej serii, gdzie będę znajdował dla Was buty, które będą dosyć podobne, które będą także fajne w użytkowaniu, będą ładnie wyglądały na nogach, ale nie będą kosztowały aż tak dużo jak jakieś drogie buty, które są w pewien sposób mega popularne i bardzo dużo osób chciałoby je mieć. Dzisiaj weźmiemy sobie na tapet Easy i jestem ciekawy, czy on się spodoba. Jeszcze przed odcinkiem proszę Was oczywiście o dodanie subskrypcji, lajka i dzwoneczka, żebyście nie przegapili żadnego odcinka. To jest pierwsza część z tych odcinków, także będą się pojawiały pewnie co jakiś czas na kanale. Dodatkowo napiszcie mi w komentarzu, czy któraś z tych parek trafiła w Wasze ręce i czy faktycznie także jesteście z nich zadowoleni. Możecie mnie odwiedzić także na TikToku i Instagramie. No a jak mamy to już za sobą, no to przejdźmy do listy. Na sam początek weźmiemy sobie oczywiście Easy 350, o których ostatnio mówiłem, które są jednym z najbardziej popularnych modeli. Skupimy się bardziej na V2 i postaramy się znaleźć coś właśnie w zamian za te mega popularne pary. Ponieważ Easy aktualnie kosztują 1000 zł, a jeżeli ktoś nie chce płacić tyle pieniędzy, albo po prostu go nie stać na to, żeby tyle wydawać na buty, no to wiadomo, że chce znaleźć coś fajnego, tańszego i w samym Adidasie mamy już takie modele. Pierwszym z nich są Adidasy Uncaged Ultra Boosty, które już zmniejszają nam cenę o około 400 do 500 zł, w zależności jaką kolorystykę znajdziecie. Jest ich dosyć dużo, na samym Adidasie możecie je także kupić. Adidasy Uncaged mi osobiście mega się podobają, ja mam wersję z Parley, która mi się bardzo podoba, te błękitno-białe barwy zawsze mi się działy i całe w ogóle koncept marki Parley i współpracy z Adidasem jest super i wydaje mi się, że kiedyś nakręcę o tym odcinek, byłoby to naprawdę bardzo fajne posłuchać, w jaki sposób można przerobić śmieci z oceanu na buty i no jest to dosyć niesamowite. Ale wracając, Ultra Boosty Uncaged wyglądają naprawdę bardzo spoko, jest to jeden z takich bardzo popularnych przykładów zamienników do Easy 350 V2, który jest także bardzo wygodny, jest to jakaś swego rodzaju taka skarpeta, która jest także nawiązanie. Mi osobiście bardzo fajnie się w nich chodzi w lato, są bardzo przewiewne, wygodne. Ja w nich chodziłem naprawdę bardzo długo, na przykład na wyjeździe do Nicei. Nigdy nie bolały mnie jakoś stopy w tym. Jeżeli chodzi o jazdę autem, to pamiętam, że mnie pięta w tych bolała, ponieważ tam tył tego buta nie ma jakiegoś tam większego wsparcia, jest to po prostu skarpeta, nie ma jakiegoś usztywnienia i na pewno niektórym osobom będzie to przeszkadzało, ale jako taką mega bym polecał, jeżeli chodzi o zamiennik do Easy 350. Drugim takim, jeżeli chodzi o samą markę Adidas, to jest dosyć ciekawe, ponieważ bardzo często możecie znaleźć zamienniki tych właśnie takich mega drogich modeli w samej marce, ponieważ robi to pieniądze po prostu tej marce, bo dużo, dużo więcej osób i dużo więcej kasy zarobi Adidas właśnie na takich zamiennikach niż faktycznie na Easy, które no są po prostu nieodłącznym elementem i czasami niektórzy taki co jak Kanye West no trochę to bagatelizuje i też nie chcę, żeby do tego dochodziło, no ale wszystkie marki tak robią i tutaj jest dokładnie tak samo. Alpha Bounce też według mnie bardzo fajny model, można go znaleźć nawet za 250 zł, tutaj jest bardzo duży plus, na różnych outletach Factory można było je znaleźć nawet taniej. Także współpraca z Parley mi osobiście się mega podobały. Alpha Bounce są bardzo wygodnymi butami, nie są aż tak miękkie jak Ultra Boosty Uncaged, co jest na pewno jakimś plusem dla osób, które nie lubią tak miękkich butów, a także wyglądają bardzo ładnie. Jeżeli chodzi o jeszcze tańsze jakieś modele od Adidasa, to są Pure Boosty, które także możecie znaleźć praktycznie w każdym outlecie, bardzo często się tam pojawiają na półkach. I ja osobiście kiedyś kupiłem ten model za 120 zł i da się znaleźć tak na stronach internetowych, gdzie podłączę Wam linki na dole. Na pewno będzie to dużo, dużo cięższe, ale sam w sobie model Pure Boost jest bardzo fajny, także wygodny. On ma także boosta w sobie w podeszwie, tak samo jak w 350, tak samo jak w oczywiście Ultra Boostach. Jest to model zrobiony także z siatki, ponieważ Alpha Bounce ma tam jeszcze kilka takich plastikowych, gumowych wykończeń, a tutaj jest także tylko i wyłącznie siatka, tak samo jak w Uncaged'ach. I mi osobiście aż tak te buty się nie podobają, ale wiem, że bardzo dużo osób było ich fanami i w pewnym momencie były bardzo popularne. Kolejnym modelem będą tym razem Nike. Nike Crater Impact, które zostały stworzone z całej technologii Crater. Chodzi tutaj oczywiście o recykling. Są wyprodukowane podeszwy tych butów ze śmieci w jakimś tam procencie i szczerze mówiąc te buty są całkiem spoko, bardzo dużo osób uważa je za mega wygodne, cała w ogóle technologia Crater aż tak dobrze nie jest przyjęta, ale widać, że niektóre modele dobrze się sprawują. Ten model można kupić naprawdę do 300 zł na spokojnie.
kolorystyki są trochę gorsze, ponieważ wcześniejsze modele Alpha Bones, Ultra Boost Uncaged albo na przykład właśnie Pure Boosty, one także mają te takie piastkowe kolorystyki, mają te Earth Tones i wyglądają bardzo fajnie w wielu outfitach. Jeżeli chodzi o te tutaj Impact Cratery, no to one bardzo często są jaskrawe, kolorowe i nie pasują aż tak fajnie do outfitów jak właśnie Easy. I tutaj jest to jako tako zamiennik, ponieważ są wygodne, są w miarę w podobny sposób robione, trochę podobnie do Roshiran i gdzieś widziałem właśnie też takie połączenia, właśnie krater z Roshiran. Roshiran to byłby idealny zamiennik, ale niestety też już nie są produkowane. A jeżeli chodzi o Nike, no to by był chyba najbliższy przykład temu właśnie, co możemy zobaczyć w Easy. Kolejnym butem od Nike, który by tutaj pasował, są Reacty Elementy, ponieważ cała technologia w sumie React została stworzona jako zamiennik do Boosta i była to swego rodzaju odpowiedź od Nike na Boosta. I można to zobaczyć, że praktycznie marki od siebie kradną te pomysły, wiecie, jedna od drugiej i każdy tworzy coś podobnego, tylko nazywa inaczej trochę. No i tutaj jest tak w przypadku właśnie tej całej technologii React. I React Elementy były butami, które w pewnym momencie miały zawładnąć w ogóle cały świat sneakersów i było tak przez chwilę, że praktycznie wszyscy chcieli je mieć. Były właśnie takim swoistym odpowiednikiem Yeezy i ludzie faktycznie zaczęli się do nich coraz to bardziej przekonywać. Są one trochę robione w bardziej dynamiczny sposób, ta cholewka jest trochę bardziej dynamiczna, szybsza można powiedzieć i wygląda trochę bardziej na sportowy model niż na taki lifestyle'owy. Ale niektóre kolorystyki mi osobiście bardzo się podobają, jeżeli chodzi o sam sposób tworzenia buta, jest on dosyć podobny, ponieważ no podeszwa też jest boostem, jakby nie było, a cholewka jest jednym elementem, powiedzmy, który został stworzony i nałożony na samą podeszwę. Wiadomo, że w niektórych opcjach elementów jest trochę inaczej, ponieważ tych reaktów elementów już trochę jest. W 55 jest to chyba najbardziej przybliżone do tego, co możemy zobaczyć przy okazji Easy, ale minusem jest tutaj na pewno cholewka, która jest wykonana nie z materiału takiego zwykłego, ściegowego, tylko z pewnego sztucznego materiału, który nie jest aż tak przewiewny i osobiście mniej przyjemny w ogóle do używania na co dzień. I na pewno też przez te trzy aspekty nie został aż tak mocno przyjęty na świecie, jakby się wydawało i jak Nike myślało, że po prostu będzie to hit i wszyscy będą w nich chodzić. Marką, która oczywiście jedzie po prostu na tym, że robiło rzeczy bardzo podobne do Easy, jest Skechers. Skechers ma swoje modele, które są mega podobne. Wiem, że niektórym się nie będą podobały, ale można je znaleźć dużo taniej i niektórzy nie będą mieli z tym problemu, że w pewnym momencie ta marka była gdzieś tam cringe'owa. A modelem od Skechers są Modern Jogger 2.0, które można znaleźć także do 300 zł, 270 zł, gdzieś tam widziałem właśnie na samej stronie Skechersów. I Skechers się zrobiło dosyć popularną marką już nawet w Polsce, możemy ją zobaczyć także w outletach, na przykład we wrocławskim outletzie w Faktory. Jest cały sklep Skechers i na pewno gdzieś będziecie mogli znaleźć tam te buty. Są one stworzone właśnie z siatki, z dosyć wygodnej podeszwy. Bardzo dużo osób mówi, że są one bardzo leciutkie i akurat Skechersy może gdzieś w Polsce nie są aż tak popularne, ale gdzieś w krajach takich typu Turcja albo Azja Wschodnia one są dosyć popularne i dosyć dużo w nich chodzi. Mi osobiście aż tak się nie podoba. Są niektóre modele od Skechersów, które mi się osobiście podobają, ale większość według mnie jeszcze wzbudza ten właśnie takie mega porównanie i do New Balance, że jest to trochę taka kopia, bo wiadomo tutaj SK na boku, tutaj NK, chociaż nie można tego tak traktować, ponieważ w taki sposób nie można by niczego robić na boku, no bo ktoś to kiedyś zrobił. Ale no niestety tutaj jest to na tyle podobne i na tyle wygląda cringe'owo, że bardzo dużo osób się odsuwa od tej marki, ale jeżeli chodzi o ten model, on nie jest aż tak widoczny i według mnie jeszcze gdzieś tutaj się fajnie wpisuje w to, że można go właśnie używać jako zamiennik. Następnym modelem będą Reeboki. Reeboki z Kinetica, które są dosyć podobne, ale to już jest tutaj dosyć mocno naciągane, chociaż mega wam polecam, ponieważ sam sposób modelowania podeszwy jest dosyć podobny do Easy, jest bardzo wygodny. Sama technologia użyta do tego mi osobiście mega się podobała. Miałem z Kinetica z konkursu z Reebokiem, pamiętam. I są naprawdę mega wygodne, chodziło mi się w nich bardzo fajnie. I jeżeli chodzi o 350, to najbliższe są z Kinetica, ale w pierwszej wersji, ponieważ mamy już teraz wersję drugą, 2,5. I kolejne, które według mnie nie pasują aż tak bardzo do 350, ale do innych modeli potem Easy, które będziemy w następnych odcinkach tutaj pokazywali.
których będę pokazywał w następnych odcinkach. I szczerze mówiąc, Zipkinetica były w pewnym momencie bardzo spoko zamiennikiem ze względu na swoją cenę, ponieważ kosztowały gdzieś tam 200 zł, 250. Teraz niestety nie da się ich znaleźć aż tak tanio, trzeba celować gdzieś w granicę 450 zł, 400, chyba że na jakichś mega wyprzedażach. Ale tak czy siak, według mnie jest to model warty uwagi, jeżeli nie chcecie mieć tego co wszyscy, czyli na przykład ultrabusów jakiś, tylko jakiś model innej marki, która nie jest aż tak widoczna po prostu na ulicy. A następnym modelem będą New Balance Fresh Foam, których jest bardzo dużo. Niektóre wersje New Balance Fresh Foam nie wyglądają aż tak podobnie do samych Yeezy, ale są także spoko zamiennikami. Są to bardziej buty biegowe i tutaj nie będę o nich dużo więcej mówił, ponieważ bardzo dużo osób chwali je właśnie za wygodę, ale lifestyle'owo wiadomo, że trochę tutaj gorzej wyglądają. Są modele i kolorystyki, które wyglądają bardzo fajnie, jeżeli chodzi o lifestyle. Pokażę Wam tutaj gdzieś na zdjęciu, podłączę w opisie oczywiście także linki. I ja osobiście gdzieś tam bym się skrywał ku nich, ponieważ nie kosztują jakoś strasznie dużo, gdzieś w okolicach 300 zł, 350, wiadomo, w zależności od kolorystyki. Teraz są też wyprzedaże na New Balance, to też w zależności, kiedy oglądacie ten filmik też. Ale oczywiście jest to jakiś zamiennik właśnie dla Yeezy w marce New Balance. Jestem ciekawy, czy z tej listy któreś z tych butów Wam się podobają, czy może niekoniecznie, ponieważ wiadomo, jak to jest. Są modele, które ciężko zastąpić, ale jeżeli chodzi o Yeezy 350 V2, no to tutaj zostało wynalezione dosyć sporo modeli na wzór właśnie tych butów i na pewno któreś z nich znajdziecie. Minusem jest to, co mówię, że te buty powstały już dosyć dawno temu, a ich takie lata świetności, takie mega, że były strasznie popularne i były wszędzie, trochę już minęły i przez to też zamienniki gdzieś wygasły i zostały i przestały być produkowane i trudniej je znaleźć, ponieważ byłoby tutaj kilka modeli, które mógłbym na spokojnie tutaj wrzucić, które by super były po prostu idealnymi zamiennikami, jak Roche Run właśnie, które wcześniej wspominałem, jak Tubulary albo na przykład Shadowy, ale po prostu nigdzie ich nie znajdziecie, praktycznie w żadnym sklepie i albo jest po prostu bardzo ciężko je znaleźć, więc trochę bez sensu, trzeba to uaktualniać i mam nadzieję, że Wam się podobało. Do zobaczenia w następnej części. Myślę, że wtedy połączymy sobie 500 i 700, ponieważ tutaj do tych 350 było tego dosyć dużo i uznałem, że zrobię to w jednym odcinku. Także dzięki, cześć!